Jest stres i są trochę nerwy, zwłaszcza, że troszeczkę podupadłam na zdrowiu i to jest taki moment, gdzie się czuję takim bezradnym i trochę bezsilnym, bo ten głos nie działa tak, jakby się chciało, więc troszeczkę stresu jest, ale wierzę, że teraz na chwilę będzie odpoczynek głosu, żeby później wzrosnąć i żeby dać sobie 200% w Szwecji. No właśnie, bo tu musiałaś odwołać koncerty właśnie z powodów zdrowotnych. Jak się z tym czujesz i jak wracasz do zdrowia? Czy bardzo źle się z tym czuję, bo z bólem serca musiałam odwołać te koncerty. Bardzo chciałam się spotkać z moimi fanami, z osobami, które kupiły bilety na koncert, bo energia, która tam jest i wsparcie, które dostaję od widzów na tych wszystkich preparacjach jest po prostu zupełnie jak nie z tego świata. To jest niesamowita dawka emocji i wsparcia. No natomiast musiała tutaj wejść jednak dawka gdzieś rozsądku i odpowiedzialności. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo byłam w bardzo złym stanie, mój głos, a musi on po prostu brzmieć idealnie na Eurowizję. To jest najważniejsze. Jestem na antybiotykach teraz, no i powoli wracam moim głosem. Zaczęłam treningi wokalne właśnie wczoraj, bo się 2 dni temu zupełnie nie mówiłam, więc powoli wracam i leczę ten głos, wracam do normalności. Już cały koncept powstał, wiem już, jak to będzie wyglądać. Teraz pozostają tylko takie próby już stricte, treningi wokalne i treningi taneczne, żeby to dopracować na 100%. Kreacja będzie złożona nie z jednej części, tylko z dwóch, mogę tak zdradzić. I też chciałabym tym występem przekazać jakoś też takiego ducha polskości, tego ducha odwagi i takiej siły. Chciałabym, żeby to była trochę baśniowa opowieść, ale też żeby był ten element takiej mocy, dodawania energii podczas tego występu. No też długo myśleliśmy nad tym, jak zbudować wieżę, jak przełożyć tę tytułową wieżę na scenę. Nie chcieliśmy tak jeden do jednego podążać za tym motywem szachowym, natomiast chcieliśmy pokazać gdzieś taką moc i energię związaną z wieżą, która jest takim ogromnym symbolem walki, siły i odwagi. Ile osób pracuje z Tobą nad przygotowaniem tego wszystkiego? No bo Eurowizja to jest takie ogromne show. Tych osób jest bardzo dużo. Nasz team to jest, no myślę, że kilkadziesiąt osób nawet. Mamy też, na scenie też mogę powiedzieć, będzie 3 tancerzy. Mamy też choreografa, asystenta choreografa, więc jest cały ogromny team, który działa nad tym, żeby po prostu wypaść spektakularnie w maju.